Proszę o wyłączenie telefonów komórkowych, żeby nam tutaj nie przeszkadzałem. Witam na dzisiejszych obradach pana burmistrza Palucha, witam pana sekretarza Marcina Cockiewicza, także pan skarbnik. Witam dyrektorów jednostek, kierowników referatu, witam pana mecenasa i witam wszystkich radnych oraz mieszkańców naszego miasta. Otwieram 39. sesję Rady Miejskiej Łukowa. Chciałbym jeszcze, proszę państwa, powiedzieć, że sesja nasza dzisiaj jest transmitowana do internetu na wizji, także można nas będzie oglądać. Przeczytam teraz państwu porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie drugim przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 sierpnia 2013 roku. W punkcie trzecim zapytanie mieszkańców. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Punkt 4.1. Zmiany uchwały budżetowej miasta Bukowno na 2013 rok nr 28/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku. W punkcie 4.2. Zmieniająca uchwałę nr 33/221/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bukowno na lata 2013-2022. 4.3. Zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego. W punkcie 4.4. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiący działkę nr 550/21 położonej w Bukownie, obrym ewidencyjny Starczyn. W punkcie 4.5. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta Bukowno. W punkcie 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwszy półrocze 2013 roku. W punkcie 6. Analiza przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie miasta Bukowno na 2013 rok. 7. Sprawozdanie z pracy burmistrza miasta Bukowno za okres od 22 sierpnia 2013 do 18 września 2013 roku. W punkcie 8. Informacja przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 3 września 2013 roku. 9. Zapytanie radnych i odpowiedzi na nie. W punkcie 10. Zgłaszanie interpelacji radnych. 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach. W punkcie 12. Wnioski, informacje, oświadczenia. I w punkcie 13. Zakończenie obrad. Czy pan burmistrz coś chce wnieść do porządku obrad? Dziękuję, nie. A czy ktoś z rad, z państwa radnych? Też nie. To dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 sierpnia 2013 roku. Protokół był dostępny. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos na temat protokołu? Jeżeli nie, to proszę o przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Również nie ma. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zapytania mieszkańców. Czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę państwa. Jest? To proszę bardzo. Pani Wiesława Czerwiec. Ja mam pytanie do burmistrza. Panie burmistrzu, ja mam pytanie od mieszkańców, ponieważ podpisywali taką listę, żeby powstała przychodnia rehabilitacyjna na terenie Bukowna. Chciałabym zapytać, czy ma szansę powodzenia utworzenie tej przychodni rehabilitacyjnej, czy rozstrzygnięty przetarg, czy za późno i jak sytuacja wygląda? Znaczy tak, do wczoraj wpływały oferty na ten lokal. Przetarg dzisiaj został rozstrzygnięty. Przed rozstrzygnięciem przetargu wpłynęło pismo, to jest firma chyba Alfa Reha, która zajmuje się działalnością związaną z rehabilitacją i prowadzi również sklep medyczny na terenie Bukowna i siedziba jej na razie znajduje się na terenie Centrum Kultury, na terenie Centrum Kultury. W związku z tym, że nasza uchwała przewiduje jak gdyby
tryb taki, że za zgodą Komisji Budżetu może być, że tak powiem, w trybie bezprzetargowym przydzielony lokal. Ale tutaj ja miałem to pismo skierować do Państwa, ale ten przypadek nie zachodzi, ponieważ dzisiaj został przetarg jak gdyby rozstrzygnięty. Wygrała firma Alfarecha. Także sprawa stała się jak gdyby bezprzedmiotowa. Proszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z mieszkańców jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Ja podobnie jak koleżanka obok chciałam tylko zapytać, bo pytają mnie sąsiedzi. Tam na skałce zaczynają się jakieś prace, znaczy no, są wykopy obok byłego ośrodka zdrowia. Czy mamy rozumieć, że coś tam będzie remontowane, czy ktoś to kupił? Znaczy ta nieruchomość już była sprzedana dawno. Nabywcą tej nieruchomości była firma Krzysztofa Ćmiela. Natomiast w tej chwili firma ta uzyskała pozwolenie na budowę i trwają tam prace adaptacyjne w związku z tym, że na terenie tej nieruchomości według mojej wiedzy ma powstać zakład opiekuńczo-leczniczy oraz gabinety specjalistyczne. I trwa w tej chwili remont, adaptacja tego budynku pod potrzeby działalności przyszłej firmy. Dziękuję bardzo. Chciałbym przypomnieć radnym, że zapytania radnych są w punkcie 9, także teraz są zapytania mieszkańców. Czy są jeszcze jakieś pytania od mieszkańców? Nie widzę. Proszę Państwa, przejdziemy do punktu 4, rozpatrzenie projektów uchwał. Jest nas na podstawie listy obecności. Sesja jest prawomocna, 14 osób, także wszystkie uchwały podjęte będą zgodne. Prawe. Przechodzimy do punktu 4.1. Zmiany uchwały budżetowej miasta Bukowno na 2013 rok nr 28/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku. I prosiłbym panią skarbnik o przedstawienie. Opinia Komisji Budżetu jest pozytywna do przedstawionego projektu uchwały, a zmiany w budżecie są następujące. Zwiększenie planu dochodów bieżących na łączną kwotę 86 655 zł i są to wpływy z następujących źródeł. O kwotę 35 966 zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności gruntowe. Aha, i tu jeszcze Państwu muszę zaznaczyć, że to są wszystko dochody ponadplanowe. Następna kwota 2250 zł, pozostałe odsetki i to są odsetki od zapłaconych po terminie opłat za wieczyste użytkowanie i opłat z tytułu dzierżawy gruntu. Następnie 1030 zł to są kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umowy tam chyba z zakresu geodezji. Wpływy z usług 4350 zł to są zwroty kosztów za wykonane przez gminę rozgraniczenia, wypisy, wyrysy na rzecz osób fizycznych, więc zwroty od tych osób. Następnie kwota 24 309 zł jest to odszkodowanie za uszkodzony system monitoringu, który wpłynęło od ubezpieczyciela. Wpływy z opłaty produktowej 1000 zł i wpływy z różnych dochodów 1750 jest to również odszkodowanie za uszkodzenie toalety publicznej. Kwota 16 tysięcy złotych, wpływy z usług i są to wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Następnie zmiany w planie wydatków dotyczą, są to też tylko wydatki bieżące i dotyczą, i tak, 24 309 zł również kwota na naprawę monitoringu, odszkodowania kwota. 8 tysięcy zwiększenie planu wydatków, wynagrodzenia i składki w zespole szkół numer 2. 11 813 jest to kwota zwiększająca plan wydatków w klubach dziecięcych.
Następnie 1000 zł wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych i to są przeznaczone na edukację ekologiczną. 1170 zł naprawa toalety miejskiej i 49 410 zł wydatki na realizację zadań statutowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Łącznie zwiększenie planu wydatków jest na 96 282 zł. I zmniejszenie o kwotę 9627 zł, to jest zmniejszenie dotacji podmiotowej dla przedszkola publicznego Sióstr Zdętek. Tylko tu jeszcze Państwu, bo jest taki mały błąd, w dziale 900 winna być kwota 2750 w podsumowaniu, a jest 1000, czyli błąd rachunkowy w podsumowaniu. I to wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie? Proszę bardzo, Pan Robert. Ja mam pytanie dotyczące jednej pozycji wydatkowej, ponieważ chodzi konkretnie o dział 926. Z jednej strony mamy zwiększenie rzeczywiście dochodów wynikające z przekroczenia planu z biletów na basen, jak rozumiem. Natomiast z drugiej strony największą pozycją jest zwiększenie wydatków 926 na zakup żywności, tak jak przeczytałem z uzasadnienia. Czy wiemy, jak się bilansuje to z dochodami z tego rodzaju działalności w MOSW? To znaczy chodzi tutaj o dom turysty tam, bo rozumiem, zwiększamy 49. Głównie są to wydatki na zakup żywności, natomiast jak z dochodami w stosunku do planu? Ja wiem, że tu nie ma oddzielnej pozycji, ale czy wiemy coś na ten temat? To znaczy tak, zakup żywności nie tylko, bo tu w uzasadnieniu zaznaczone był zakup żywności, ale to jest w takich szczegółowych jeszcze wyjaśnieniach przez główną księgową, to też są tam brakło środków, znaczy na wynajem nie był planowany, wynajem kabin WC, które były wynajmowane na basenie, firma ochroniarska, też było znacznie więcej zakupów, głównie podchlorynu na basenie, też tam około 10 tysięcy więcej. Także tych środków, na środki żywności oczywiście też plan za mały w stosunku do tego, który był zaplanowany, ale z dochodami dochody, z tego co wiem, są przekroczone tak jakby po prostu dochody przekraczają wydatki poniesione w tym zakresie o jakieś 50 tysięcy. Dobrze mówię? Tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie uchwały? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze raz tylko, że Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie projekt. Przystępujemy do głosowania. Pani Wiesława Czerwiec. Jestem za. Pan Leopold Derda. Jestem za. Pani Barbara Foryś. Jestem za. Edmund Mitruk. Jestem za. Pan Kądek Wiesław. Jestem za. Jestem za. Pani Barbara Kudela. Jestem za. Pani Anna Labisko. Jestem za. Pan Włodzimierz Lorek. Jestem za. Pan Ryszard Michalski. Jestem za. Pan Robert Nielaba. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. Pani Barbara Zawadzka. Jestem za. I pan Ryszard Zając. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 4.2. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 33/221/213 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bukowno na 2013-2022. I uchwała Rada Miejska w Bukowni uchwala zatwierdzić zmianę w załączniku nr 1 do uchwały nr 33/221/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bukowno na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 zatwierdzić zmianę w załączniku nr 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Bukowno na lata 2013-2017 do uchwały nr 33/221/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bukowno na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Bukowno. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie. Panią Skarbnik proszę o przybliżenie nam
Więc tak, w załączniku numer 1 stanowiącym wieloletnią prognozę finansową zmiany dotyczą tylko i wyłącznie zmian wprowadzonych do budżetu wcześniejszą uchwałą budżetową, zmianą w budżecie, więc w pozycji dochody ogółem i dochody bieżące, jak również w pozycji wydatki ogółem i wydatki bieżące, bo tylko takie zmiany zostały w budżecie wprowadzone. Natomiast w załączniku numer 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć dokonane zostały zmiany w limitach zobowiązań, ponieważ to jest tylko i wyłącznie kompetencją Rady, zmiana limitów zobowiązań zgodnie z artykułem 232 ustawy o finansach może Rada dokonać, więc a zmiany te dotyczą pozycji przedsięwzięć takich, znaczy to zawarte umowy wieloletnie pomniejszają limity zobowiązań, już o tą kwotę musimy te prawda, limity zmniejszyć, ponieważ umowa jest zawarta. I tej korekty dokonano w pozycji dowóz dzieci do szkół, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty w tych przedsięwzięciach, które tu Państwu czytam, już nie mówię, które to są pozycje. Dzierżawa gruntu zajętego budynkiem przyszkolnej pływalni od Lasów Państwowych i budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bukowno, ulica Leśna, Sosnowa, Brzozowa i Rejmonta. Zaktualizowane właśnie do wysokości zawartych umów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do uchwały? Jeżeli nie ma, to przystępujemy. Są? Proszę bardzo, pan Robert Nierawa. Mam pytanie dotyczące środków, wolnych środków. W 2013 roku to jest pozycja 1206. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 6 miesięcy tam w planie nie było wolnych środków, a tutaj one są w wysokości 1206. Tam jest to wykonanie wolnych środków. Nie ma na planie. Chciałem poprosić o wyjaśnienie. I jeszcze druga sprawa, ponieważ zwróciło moją uwagę kwestia spłaty zobowiązań w latach 2016-2020. One są w tych latach chyba najbardziej obciążają budżet, a szczególnie tutaj 2016, 2017, 2018. W związku z tą nową perspektywą finansowania, która przychodzi, nie ma zagrożenia jakiegoś, że będą jakieś braki środków na wkłady własne. Dziękuję bardzo. Może tak, odnośnie wolnych środków, to jest pozycja, kolumna 4.2. Na pewno w półrocznym wykonaniu, być może, że w opisie nie było, ale w planie były już 1 070 000, były wprowadzane na etapie, kiedy wprowadzaliśmy zadanie Sytynówka, ta droga, ulica Graniczna, na pewno wtedy, a teraz na ostatniej sesji były zwiększone o 136 tysięcy, stąd ta kwota 1206 wolnych środków. To jest dobrze. Ale w opisie być może, też w opisie nie ma. W planie jest 0, jest 553 tysiące. Proszę mikrofon włączyć. Odnośnie spłaty kapitału, to znaczy nie ma zagrożenia prognoza. Tak, więc to są, znaczy na poziomie. To nie jest duży wzrost w stosunku nawet do roku 2014. W roku 2016 jest o jakieś 600-500 tysięcy większe spłaty. Znaczy na razie nie wydaje mi się, żeby było zagrożenie jakieś dla budżetu. Jeżeli będą, będziemy się wtedy zastanawiać, jakie zmiany zrobić. Bo ja pytałem tylko dlatego, że w 2013 mamy 5,50, a tutaj na przykład w 2016 już mamy 8% wskaźnik spłat, więc troszkę są wyższe te spłaty. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie uchwały? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Pani Wiesława Czerwiec? Jestem za. Pan Leopold Derda? Jestem za. Pani Barbara Foryś? Jestem za. Edmund Dmitruk? Jestem za.
Pan Wiesław Kądek. Jestem za. Pani Grażyna Kowina-Świderek. Jestem za. Pani Barbara Kudela. Jestem za. Pani Anna Labisko. Jestem za. Pan Włodzimierz Lorek. Jestem za. Pan Ryszard Michalski. Jestem za. Pan Robert Nielaba. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. Pani Barbara Zawadzka. Jestem za. I pan Ryszard Zając. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 4.3. Uchwała w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu miasta Bukowna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego. Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego stanowią wsparcie finansowe gminy w realizacji powinności właścicieli nieruchomości w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji i udzielane są dla poprawy stanu środowiska naturalnego w mieście Bukowno. Paragraf 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi miasta Bukowno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Proszę Państwa, Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały i regulamin. Ja Państwu tylko przeczytam jeszcze uzasadnienie do uchwały. Uzasadnienie do uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego. Rada Miejska w Bukownie przyjęła uchwałę nr 37/254/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy i opłaty przyłączeniowej za odbiór sieci przyłącza kanalizacyjnego podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego. Uchwałę nr K1411/212/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dnia 14 sierpnia 2013 roku stwierdziło nieważność wyżej wymienionej uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Kolegium RIO wskazało, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości refundowania z budżetu gminy wydatków poniesionych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, a istoty dotacji celowej wynika, iż może ona być wykorzystana przez beneficjenta dotacji wyłącznie na wydatki ponoszone po zawarciu umowy o dotacji. Z uwagi na powyższe został przygotowany nowy projekt uchwały odpowiadający wymogom wskazanym w piśmie kolegium. Proszę o przyjęcie uchwały na najbliższej sesji Rady Miejskiej. To jest uzasadnienie. I jeszcze jest tu uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 14 sierpnia. Regionalna Izba Obrachunkowa orzeka o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bukownie nr 37/254/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy i opłaty przyłączeniowej za odbiór sieci przyłącza kanalizacyjnego podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego. I tu jest uzasadnienie. Czy mam przeczytać? Chyba nie będę czytał. Komisja Budżetu, tak jak już powiedziałem, zaopiniowała to pozytywnie. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Pani Wiesława Czerwiec. Jestem za. Pan Leopold Derda. Jestem za. Pani Barbara Foryś. Jestem za. Edmund Dmitruk. Jestem za. Pan Wiesław Kądek. Jestem za. Pani Grażyna Kowina-Świderek. Jestem za. Pani Barbara Kudela. Jestem za. Pani Anna Labisko. Jestem za. Pan Włodzimierz Lorek. Jestem za. Pan Ryszard Michalski. Jestem za. Pan Robert Nielaba. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. Pani Barbara Zawadzka. Jestem przeciw.
I pan Ryszard Zając. Jestem za. 13 głosów za i 1 przeciw. Uchwała została przyjęta. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 4.4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 550/21 położone w Bukownie, obręb ewidencyjny Starczyn. Rada Miejska w Bukownie uchwala. Paragraf 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Bukowni, obręb ewidencyjny Starczynów, stanowiącej działkę nr 550/21 o powierzchni 0,530/0,3 hektara, ujawnionej w księdze wieczystej nr KR10/00034646/1 jako własność gminy Bukowno. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czytam państwu uzasadnienie. Z uwagi na zainteresowanie mieszkańców gminy Bukowno nabyciem nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnego totolotka położonej przy ulicy Szkolnej, ujawnionej w księdze wieczystej numer, czytałem wcześniej, jako własność gminy Bukowno wydzielono działkę nr 550/21 o powierzchni 0,530/0,3 hektara, przeznaczono w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi. W związku z tym, iż paragraf 2 uchwały nr 47/267/2005 z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata stanowi, że zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne w formie sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste lub wnoszenie jako wkłady niepieniężne do spółek następuje za zgodą Rady Miejskiej. Burmistrz miasta Bukowno wnosi o podjęcie stosownej uchwały. Wszyscy państwo wiedzą, o co chodzi. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie widzę, to przystępujemy do głosowania. Pani Wiesława Czerwiec. Jestem za. Pan Leopold Derda. Jestem za. Pani Barbara Foryś. Jestem za. Edmund Dmitruk. Jestem za. Pan Wiesław Kądek. Jestem za. Pani Grażyna Kowina-Świderek. Jestem za. Pani Barbara Kudela. Jestem za. Pani Anna Labisko. Jestem za. Pan Włodzimierz Lorek. Wstrzymuję się. Pan Ryszard Michalski. Jestem za. Pan Robert Nielaba. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. Pani Barbara Zawadzka. Jestem za. I pan Ryszard Zając. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. I teraz, proszę państwa, ogłaszamy 10 minut przerwy i po przerwie, no może 5, ale krótką przerwę. Proszę państwa, wznawiamy obrady. Przechodzimy do punktu numer 4.5. Jest to projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi pani Beaty Bieleckiej na działalność burmistrza miasta Bukowno. Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza miasta Bukowno złożonej przez panią Beatę i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska w Bukowni uznaje skargę za. I tu, proszę państwa, w zależności jaki będzie wynik głosowania, tak będzie wpisane. Z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeczytam państwu teraz uzasadnienie. Nad skargą zajmowała się nasza komisja rewizyjna. Jest tu uzasadnienie. Komisja rewizyjna zapoznała się ze skargą pani Beaty zamieszkałej w Bukowni przy ulicy na prawidłowość działania burmistrza miasta Bukowno w zakresie obsady kadrowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie oraz w zakresie sposobu przeprowadzania konkursu na stanowisko kierownika tej jednostki w 2009 roku. W dniu 2 września 2013 roku do Biura Rady Miejskiej w Bukowni wpłynęło pismo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Organizacji i Kontroli nr OK 6/1411
188 z 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania skargi Radzie Miejskiej w Bukownie złożonej przez panią Beatę. Komisja rewizyjna rozpatrując skargę zapoznała się z następującymi dokumentami. Pismem pani Beaty dnia 26 lipca 2013 roku skierowanym do burmistrza miasta Bukowy. Odpowiedzią burmistrza miasta z dnia 30 lipca 2013 roku znak OZ 8120.9/2013. Pismem pani Beaty dnia 6 sierpnia 2013 roku skierowanym do burmistrza miasta Bukowno. Odpowiedzią burmistrza miasta Bukowno z dnia 9 sierpnia 2013 roku. Pismem pani Beaty dnia 23 sierpnia 2013 roku skierowanym do wojewody małopolskiego pana Jerzego Millera. Pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie z dnia 30 lipca 2013 roku skierowanym do burmistrza miasta Bukowno. Pismem pani Beaty dnia 12 września 2013 roku skierowanym do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie. Ponadto dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące skargi udzielali burmistrz miasta, kierownik oraz starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja rewizyjna w celu kompleksowego wyjaśnienia sprawy zaprosiła na swoje posiedzenie w dniu 19 września 2013 roku panią Beatę. Pismem z dnia 12 września 2013 roku pani poinformowała Komisję Rewizyjną, że w związku z wykonywaną pracą nie przybędzie na posiedzenie komisji i oczekuje na pisemną odpowiedź w jej sprawie. Na podstawie zebranych informacji ustalono, że sytuacja w rodzinie pani Beaty jest skomplikowana. Zachodzi bowiem podejrzenie, że łamane są zasady współżycia w rodzinie. Na skutek działań i licznych odwiedzin przez pracownika socjalnego panią Ewę Skawińską został powołany w tej sprawie zespół interdyscyplinarny. Co do zarzutów pani Beaty w zakresie obsady kadrowej w MOPS oraz sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika tej jednostki w 2009 roku ustalono, że burmistrz miasta pismem z dnia 19 maja 2009 roku wypowiedział pani Ewie Skawińskiej warunki pracy w zakresie zajmowanego stanowiska oraz umówionego wynagrodzenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął 31 sierpnia 2009 roku. Przyczyną wypowiedzenia było nienależyte wykonywanie obowiązków na stanowisku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowie, stwierdzone na podstawie zarzutów postawionych w wyniku kontroli przeprowadzonej w MOPS w dniach od 2 do 6 marca 2009 roku oraz w dniu 29 kwietnia 2009 roku. W związku z powyższym burmistrz zaproponował pani Skawińskiej nowe warunki pracy na stanowisku starszego pracownika socjalnego oraz nowe warunki płacy zgodnie z zaproponowanym stanowiskiem. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych pani Ewa Skawińska przyjęła nowe warunki płacy po podpisaniu ugody przed Sądem Rejonowym 4 Wydział Pracy w Olkuszu. Burmistrz miasta na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeniósł drogą awansu wewnętrznego pracownika samorządowego, który wykazywał inicjatywę w pracy, wykonywał swoje obowiązki panią Annę Feliksik. Zgodnie z przepisami artykułu 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. Pani Anna Feliksik od 1 czerwca 2009 roku pełniła obowiązki kierownika jednostki, a od 1 grudnia 2009 roku awansem wewnętrznym objęła stanowisko kierownika MOPS w Bukowie. W związku z powyższym burmistrz miasta nie widział konieczności przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika MOPS oraz konsultacji powyższej decyzji z władzami wojewódzkimi. Komisja rewizyjna poddała ocenie całe sprawy opisanej przez skarżącą i uznała skargę za bezzasadną. Podpisy przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i członkowie Komisji Rewizyjnej w uzasadnieniu. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania, ktoś by z Państwa chciał szerszych wyjaśnień od Komisji Rewizyjnej? Proszę bardzo. Pan Robert, proszę bardzo. Ja mam pytanie, bo nie było w materiałach tej skargi, natomiast czy wszystkie zarzuty odnosiły się w tej skardze tylko i wyłącznie, bo to jest jak tylko przedstawiona głównie,
sprawa konkursu na stanowisko dyrektora MOPS. Czy jeszcze jakieś inne zarzuty w tej skardze były, bo nie wynika to za bardzo z uzasadnienia. Ja może pozwolę przeczytać sobie, ponieważ nie było z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dołączone rzeczywiście pismo. Do Rady Miejskiej w Bukownie. To jest to pierwsze pismo, które wpłynęło, na podstawie którego my wszczynamy swoje posiedzenie i rozpatrujemy skargę. Wpłynęło ono 2 września 2013 roku do Rady Miejskiej w Bukownie. Uprzejmie informuję, że w dniu 26 sierpnia 2013 roku do wojewody małopolskiego wpłynęła skarga pani Beaty zamieszkałej ulicy Bukownie na działania burmistrza Bukowna. W treści dużej wymienionej skargi wynika, iż skarżąca kwestionuje prawidłowość działania burmistrza miasta Bukowna w zakresie obsady kadrowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie oraz w zakresie sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowiska kierownika tej jednostki w 2009 roku. Podniesiona przez skarżącą sprawa mieści się w zakresie zadań władzy gminy stosownie do przepisów ustawy z 1990 roku o samorządzie gminnym. Ponadto zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, m.in. realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji stanowi obowiązkowe zadanie władz gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Zgodnie z artykułem 30 ustęp 3 cytowanej powyższej ustawy w realizacji zadań własnych gminy wójt, a akurat u nas burmistrz, podlega wyłącznie Radzie Gminy będącej organem stanowiącym i kontrolnym gminy posiadającym kompetencje do oceny działań bądź ich braku ze strony burmistrza. Stwierdzić zatem należy, że przedmiotowa sprawa pozostaje poza kompetencjami wojewody małopolskiego, bowiem zgodnie z artykułem 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, organy administracji publicznej zobowiązane są do przestrzegania z urzędu swojej właściwości zarówno rzeczowej, jak i miejscowej. I ostatnie, mając powyższe na względzie na podstawie artykułu 231 w związku z artykułem 229 punkt 3 KPA, w dołączeniu przekazuję skargę pani Beaty Daneckiej do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do Rady Miejskiej w Bukownie, która obowiązana jest poddać ocenie całość sprawy opisanej przez skarżącą i zająć stanowisko na sesji Rady Miejskiej w formie uchwały ze stosownym uzasadnieniem faktycznym, prawnym, ustawowo przewidzianym terminie w ciągu miesiąca od jej otrzymania z powiadomieniem skarżącej. Tu podpis koordynatora do spraw skarg wniósł pan Adam. Dziękuję bardzo. No, przede wszystkim no, ja chciałabym też wszystkim radnym powiedzieć, że ta skarga jest skierowana do Rady Miejskiej, nie tylko do Komisji Rewizyjnej, więc każdy mógł z pismami, które wpływają, po prostu się zapoznać. No nie do końca pani przewodnicząca, bo musiałbym śledzić dziennik podawczy skargi wniosków. Natomiast ta skarga nie była dołączona do materiałów komisji, z tego co wiem, i nie było innych komisji i komisji. No nie ma materiała. Rozpatruje ją, owszem, Rada Miejska, natomiast na pewno jest u nas uwzględniona, prawda, w porządku obrad jest uzasadnienie nasze, jeżeli ktoś ma wątpliwości. Zawsze może się po prostu w ciągu tego tygodnia, jak materiały są dostępne już dla wszystkich, zapoznać. No tak mi się wydaje. Jeżeli są jeszcze ewentualnie jakieś pytania, to ja bardzo proszę. Natomiast sprawa nie jest zupełnie no taka, powiedzmy to, prosta, bo że tak powiem, tłem do tego, co się dzieje, jest na pewno sytuacja też rodzinna. Dlatego jest zaznaczona rodzinna, po prostu, która panuje, znaczy sytuacja trudna, która panuje w tej rodzinie. I toczą się sprawy. No właśnie. Dziękuję pani przewodniczącej. Pan burmistrz prosi o głos. Proszę państwa, prosiłem, ponieważ dokumenty tej sprawy zawierają szereg jak gdyby takich danych wrażliwych, dlatego no myślę, że to nie jest dobry moment,
żeby o tych sprawach dzisiaj tutaj mówić. Rzeczywiście dokumenty są dostępne w Biurze Rady i Państwo Radni możecie się z tymi dokumentami zapoznać. Generalnie zarzuty dotyczyły jak gdyby zarzuty, w zasadzie zarzut jeden, bo reszta to była w formie, że tak powiem, pytań, jednej kwestii, czyli w zasadzie dotyczyły postawy etycznej jako pracownika MOPS-u pani EWS i czy w związku z powyższym pan burmistrz mógł taką osobę zatrudnić w dalszym ciągu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, tym bardziej, że według skarżącej, tak to można powiedzieć, że tak powiem, skarżąca bardzo nisko oceniła wartość pracy tego pracownika, jak gdyby i kwestionowała ją. Natomiast druga kwestia dotyczyła trybu wyboru pani kierownik na stanowisko, obecnej pani kierownik na stanowisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, proszę państwa, to ja jeszcze raz państwu odczytam całą uchwałę. W miejsce wykropkowane wstawimy za bezzasadną. Będziemy głosować. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia skargi pani Beaty, przepraszam, na działalność burmistrza miasta Bukowy. Rada Miejska w Bukowni uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza miasta Bukowno złożonej przez panią Beatę i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska w Bukowni uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz, proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa? Ja będę czytał, proszę bardzo, kto jest za? Pani Wiesława Czerwiec? Jestem za. Pan Leopold Derda? Jestem za. Pani Barbara Foryś? Jestem za. Edmund Mitruk, jestem za. Pan Wiesław Kądek? Jestem za. Pani Grażyna Kowina-Świderek? Jestem za. Pani Barbara Kudela? Jestem za. Pani Anna Labisko? Jestem za. Pan Włodzimierz Lorek? Wstrzymuję się. Pan Ryszard Michalski? Jestem za. Pan Robert Nielaba? Wstrzymuję się z uwagą, że nie zapoznałem się, nie dołożyłem starań, żeby zapoznać się z tą skargą. Tylko dlatego. Pan Krzysztof Strój? Jestem za. Pani Barbara Zawadzka? Jestem za. I pan Ryszard Zajem? Jestem za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Pan przewodniczący odpisze pani. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku. Proszę państwa, otwieram dyskusję. Pytań nie widzę, więc przechodzimy do punktu następnego. Analiza przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie miasta Bukowno na 2013 rok. Z analizą zapoznała się Komisja Budżetu oraz Komisja Samorządowa. Proszę państwa, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Derda. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, do punktu 8. Chodzi o temat modernizacja wyjścia z tunelu. Temat jest nam bardzo, bym powiedział, znany i długo to trwa. Tu jest informacja, że trwają rozmowy z PKP. Prosiłbym, czy są jakieś konkretne ustalenia i jaki jest realny termin rozpoczęcia inwestycji w 2014 roku. Tak, proszę państwa, tak, rozmowy z PKP trwały dość długo, w zasadzie nie rozmowy, tylko ustalenia treści porozumienia współfinansowania tego zadania. Dzisiaj w zasadzie już mogę powiedzieć, że wynegocjowaliśmy treść porozumienia, która satysfakcjonuje obydwie strony. Wartość tego zadania to jest około 464 tysiące.
Finansowane to zadanie będzie po 50% ze strony miasta i 50% PKP. Treść uzgodnionego porozumienia jest przesłana do pana prezesa Paszkiewicza, prezesa PKP. Czekamy na informację zwrotną. Tak jak mówiłem, treść jest uzgodniona. Porozumienie będzie podpisane w tym roku. Realizacja rozpocznie się od 2014 roku, bo taka była wola PKP. PKP będzie zajmować się całym procesem inwestycyjnym od rozpoczęcia przetargu aż do zakończenia tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze mam pytanie do 13 punktu. Czy to ogrodzenie kortów ziemnych będzie w ogóle realizowane w tym roku, czy to będzie odłożone? No tak. Ta drobna kwota, która tu jest wydatkowana na wykonanie ogrodzenia kortów tenisowych, została spożytkowana na demontaż starego ogrodzenia i na oddzielenie części kortów od basenu rekreacyjnego. Powiem szczerze tak, jeżeli się okaże, że budżet czy dochody budżetu będą w szybszym tempie realizowane, bo czekamy teraz na pewne rozstrzygnięcia, między innymi jutro ma być zakończona kontrola strefy aktywności gospodarczej. Jak Państwo wiecie, tam prawie 1 000 000 zł mamy zatrzymane przez Urząd Marszałkowski. Zresztą jak wszystkie gminy realizujące projekty unijne do czasu przeprowadzenia kontroli finansowej, jeżeli w miarę szybko by te środki wpłynęły do budżetu miasta, to ta inwestycja będzie realizowana w tym roku, a jeżeli nie, no to będzie, pewnie znajdzie się w budżecie przyszłorocznego, w budżecie przyszłego roku. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam, panie burmistrzu. Proszę bardzo. Ja mam, panie burmistrzu, pytanie odnośnie punktu 12. Rozwój infrastruktury jako element tworzenia ponadlokalnego projektu turystycznego, budowa parkingu i przebudowa domu turysty tram. Mamy przewidziane ponad 1 000 000 w tym roku. Trwa procedura przetargowa, czy coś ruszymy w ogóle? Proszę Państwa, dzisiaj przetarg ma być ogłoszony. Myślę, że to potrzeba około miesiąca czasu na jego rozstrzygnięcie. Także proces inwestycyjny powinien się rozpocząć w tym roku. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Robert Nielaba. Ja przede wszystkim chciałem burmistrzowi podziękować za wykonanie oświetlenia w kierunku Międzygórza. To dla mieszkańców światełko w tunelu. Rozumiem, że mam obietnicę też na realizację kolejnej lampy ze względu na prace związane z kanalizacją. Rozumiem, że ona nie została założona, ale zostanie założona tam w kierunku tych trzech domów, w kierunku Międzygórza. Natomiast pytanie dotyczy też oświetlenia ulicznego, ale ulicy Zielonej, bo tutaj w analizie przebiegu zadań inwestycyjnych jest mowa, że rozpoczęcie robót planowane jest we wrześniu. Chodzi o budowę ulicy Zielonej wraz z oświetleniem ulicznym, punkt trzeci. Czy będzie to realizowane, czy coś w tym... Panie burmistrzu, proszę o mikrofon. Już rozpoczęliśmy jego realizację. Z tego, co wiem, to zamontowane są tam rury ochronne do przekładki kablowej. Te środki będą wykorzystane i w tym roku przed okresem zimowym również na ulicy Zielonej powinna jedna, dwie lampy się zaświecić. Dwie lampy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie Barbara, no jeszcze są dwie inwestycje, które mają zerowe wykonanie w numerze 15 i 16. Także. Proszę Państwa, to zadanie również w tym roku będzie wykonane, czyli koło bloku numer 10, bo tak to, że tak powiem, w naszej takim nomenklaturze jest określane to zadanie, również oświetlenie będzie wykonane. 16. Jeżeli chodzi o
budynek Centrum Kultury, to w tej chwili tam trwają prace, zostały zerwane te stare odpadające płytki tarasowe, będzie wykonana wylewka i na tej wylewce będzie wykonana, będzie ona, będą położone żywice, które mają, że tak powiem, lepiej spełniać swoje zadanie niż płytki tarasowe. Dziękujemy panu burmistrzowi za oświetlenie. Będziemy dziękować osobno. Zwolenia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, proszę państwa, przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie z pracy burmistrza miasta Bukowno za okres od 22 sierpień do 18 września 2013 rok. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa ma pytania? Może pan przewodniczący Derda, później pan Krzysiek Stój. Panie burmistrzu, do punktu 9. Czy są konkretne ustalenia w sprawie sprzedaży tej działki? No wiadomo. Tak, proszę państwa, firma DB Schenker zdecydowała się na zakup tej nieruchomości za cenę, która znalazła się w operacie szacunkowym. Z naszej strony mamy, jeżeli chodzi o gminę, mamy dopełnione jak gdyby wszystkie formalności. W tej chwili DB Schenker występuje albo już wystąpiła do ministra spraw wewnętrznych o zgodę na sprzedaż tej nieruchomości dla podmiotu z kapitałem zagranicznym, bo taka jest procedura. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie sprawozdania burmistrza? Pan Krzysiek. Dziękuję. Nie ma więcej pytań? Nie widzę, proszę państwa, to przechodzimy do punktu następnego. Informacja przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie od 3 września. Też pytań nie widzę, pana przewodniczącego nie ma, odpowie na następnej sesji ewentualnie pytań. W punkcie mamy punkt 9, zapytania radnych i odpowiedzi na nie. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Pani Barbara, proszę. Ja chciałam się dowiedzieć, czy są jakieś nowe informacje dotyczące odorów, bo do 16, jak wiadomo, miał zakończyć się cały ten proces na wysypisku i czy coś w tym temacie jest nowego? Pan burmistrz, znaczy, tak. Proszę państwa, kontrola na wysypisku podobno dobiegła końca. Ja nie mam jeszcze wyników tej kontroli, ponieważ WIOŚ do nas nie przesłał. Jakieś lepsze informacje w tym temacie ma chyba pan sekretarz, który dzisiaj miał okazję z jakąś szczątkową tą dokumentacją się zapoznać, bo gdyż tam są jakieś zalecenia, prawda? Tego, co pan sekretarz ma. Znaczy, panie przewodniczący, widziałem dzisiaj, owszem, materiał, który nazywa się protokół z kontroli wysypiska śmieci w Wujkowie Starym dokonywane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Przyznam szczerze, że nie miałem możliwości zapoznania się nim, natomiast wiem, że przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej wystosowali do WIOŚ-u zastrzeżenia, jeśli chodzi o ten protokół i myślę, że dopiero po ustosunkowaniu się kontrolujących do zastrzeżeń Zakładu Gospodarki Komunalnej, tak ten protokół będzie nam udostępniony. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Proszę pan Robert. Ja akurat mam ten protokół, bo poświęciłem ostatnio trochę czasu, żeby porozmawiać z Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, ponieważ no, mieszkańcy ulicy Wodąca, ale pewnie Poprzecznej również dość, no i nie tylko, dość mocno naciskają na rozwiązanie tej sprawy. Wcale się tutaj nie dziwię, bo odór był do tej pory no, nie pozwalający otwierać okna w nocy. Otrzymałem taki protokół drogą mailową. No, wynika z niego, że odór jest głównie z wysypiska i potwierdziły to badania na terenie Bolesławia, natomiast nie było badań na terenie
Bukowna przeprowadzonych. Zalecenia, które tutaj Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w tej sprawie dał, to głównie umieszczenie kurtyn antyodorowych, dostosowanie technologii do obowiązujących pozwoleń i do artykułu 16 ustawy o odpadach, czyli to, o czym też mówił burmistrz, przysypywanie materiałem inertnym, materiałem obojętnym tych odpadów. Natomiast ja tutaj złożyłem, ten protokół jest do zapoznania się, tutaj jest może trochę rzeczy, żeby warto było to przeczytać, także ja to mogę dać panu przewodniczącemu, przekazać na ręce pana przewodniczącego i dla radnych, którzy są zainteresowani, to przyniosłem to, żeby to udostępnić. Natomiast no, ja złożyłem też interpelację w tej sprawie, bo po rozmowach w Inspektoracie od tego punktu przejdzie. Problem wydaje mi się też trochę szerszy niż tylko składowisko odpadów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania radnych? Pan burmistrz, proszę. To bardzo dobrze, że pan radny jest już w posiadaniu tego materiału. Ja myślę, że ten materiał jest cenny, żeby się z nim zapoznać. Aczkolwiek chciałem zwrócić uwagę tutaj na jak gdyby na jedną rzecz, że to, że te odory pochodzą z wysypiska, to jak gdyby sprawa była ustalona i definitywnie potwierdzona przez WIOŚ na spotkaniu z mieszkańcami, prawda? I powiem szczerze, że no akurat oglądałem wystąpienie pana radnego w telewizji i powiem szczerze, że trochę czułem się taki zdegustowany, ponieważ no powiem szczerze, że siła naszych starań, która doprowadziła do tego, że nasze stanowiska i WIOŚ-u były praktycznie jednobrzmiące, bo wiadomo, że gmina Bolesław z tą argumentacją jak gdyby się nie zgadzała, że pan również w swojej wypowiedzi zasiał jakieś ziarno wątpliwości, że jednak to niekoniecznie wysypisko, bo są jeszcze inne podmioty, ale charakter tych uciążliwości, które dotyczyły naszych mieszkańców, najbardziej wskazywał jednoznacznie, że one pochodzą tak powiem, z wysypiska, prawda? I tutaj no, ja bym apelował, żeby jednak, że tak powiem, nie dawać dodatkowych argumentów w gminie Bolesław, bo jak widzimy, że gmina Bolesław nawet tym stanowiskiem w WIOŚ-u zawartym w tym protokole się nie zgadza, prawda? I pewnie będzie chciała, żeby jakieś stanowisko WIOŚ-u w tej kwestii zostało złagodzone, a jednak no, wyniki pomiaru wskazywały jednoznacznie na to, że ten odór był pochodzenia, czyli miał jakby wszystkie cechy gazu wysypiskowego. Natomiast jeżeli chodzi o ów pomiar w Bukownie, to proszę Państwa, to nie jest tak, że my po prostu nie chcemy zrobić tych badań, ponieważ nie wiem, czy Państwo wszyscy wiecie, pan radny w swojej wypowiedzi tam w telewizji też nie miał dostatecznej wiedzy na ten temat, że jesteśmy w stałym kontakcie z WIOŚ-em. Telefon do pana, który ma wykonać te wyniki pomiarów, ma pani nasza radna Basia Foryś, która zgodziła się, aby to urządzenie było ustawione na jej nieruchomości i czekamy tylko na moment, kiedy te odory pojawią się, no bo jeżeli się nie pojawią, to nie będziemy wykonywać pomiarów, no bo wynik jest jak gdyby wtedy z góry przesądzony, prawda? To chodziło o to, czy o takie jeszcze dodatkowe jak gdyby potwierdzenie pochodzenia owych odorów. To tyle mam. Dziękujemy panu burmistrzowi, ale proszę Państwa, jesteśmy w punkcie zapytania i odpowiedzi, a doszliśmy do punktu dyskusja. No, proszę bardzo, pan Zając. Ja chciałem zapytać, czy naprawa drogi z Pszczenia do Podlesia to już jest zakończona, czy jeszcze coś tam będziemy robić? Bo tak mi się wydaje, że trzeba by to jeszcze poprawić, tę drogę przed zimą i byłoby fajnie. Czy pan burmistrz? Znaczy, powiem szczerze, że niedawno tamtą drogą przejeżdżali uczestnicy rajdu rowerowego i ja również w tym rajdzie brałem udział i powiem szczerze, nie zauważyłem konieczności poprawy tej nawierzchni. Jeżeli pan radny ma jeszcze jakieś... Trzeba by przejechać po tych deszczach teraz jeszcze. Czy uwagi, no to wtedy możemy poprawić do tematu wrócić. Trzeba jeszcze. Pan
Proszę włączyć mikrofon. Sprzątałam po rajdzie te oznaczenia i to było zaraz po burzy, więc w paru miejscach są jeszcze takie kałuże i to posypanie tą podsypką nic w zasadzie nie dało, to tylko na krótki okres czasu. Warto by poprawić jeszcze i byłoby to dobrze, bo tam nie ma dużo pracy, a byłoby całkiem znośnie. Dziękuję bardzo dyskutującym, ale teraz proszę bardzo zgłaszać się. Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Pan Wodek Lorek, proszę. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, czy w stosunku do firmy Karolina Północna, która wytwarzała ten odór w terenie kombinatu i nie wiem, czy nawodzącym, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wyjaśnienie, skąd się ta firma wzięła, czy ma wypowiedzenia się procesowe i w ogóle jak ona działa. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Tak, oczywiście, że zostały wszczęte postępowania. Jeżeli chodzi o Urząd Miasta, prowadzone są dwa postępowania, jedno podatkowe, drugie dotyczące ustawy o ochronie środowiska i koniecznych, że tak powiem, dokumentów na prowadzenie tego typu działalności, ale chcę powiedzieć, że niezależnie jeszcze od naszych działań, również postępowanie prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Wiesiek. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza. Między końcem ulicy Sławkowskiej a Międzygórzem jest taki krótki odcinek drogi, około 200 metrów w lesie. Tam jest wykonana praca wymiany w rurociągu. Czy, ponieważ to jest droga gminna, czy byłaby możliwość w przyszłym roku umieścić to w planie? To jest, jak już wjeżdżasz w las w kierunku Sławkowa i jedziesz prosto na Międzygórze. Jest to po prostu krótki odcinek, który właściwie jest naszą drogą gminną. Po wykopach po prostu należałoby w przyszłym roku może, jakie jest zdanie pana burmistrza? Dziękuję. Znaczy, panie radny, no mamy jeszcze kilka, że tak powiem, dróg o złym stanie technicznym, które wymagają remontu. No trudno mi dzisiaj powiedzieć, czy to akurat zadanie znajdzie się w budżecie na 2014 rok. No budżet będziemy konstruować jak zawsze wspólnie i myślę, że dojdziemy w tym zakresie do jakiegoś konsensusu. Bo ja nie wiem, czy ja dobrze pana radnego zrozumiałem. Na tym odcinku nie trwała inwestycja związana z budową kanalizacji, tak? O tym odcinku mówimy. Ale rurociąg jaki w rurociągu? No właśnie, no więc ja nie wiem, czyśmy się dobrze zrozumieli. Czy o tym samym fragmencie jest nie mówiłem? Panie radny, ja mam propozycję taką w związku z tym, żeby ewentualnie to zadanie nie było, że tak powiem, no nie znalazło się w orbicie zainteresowań czy konstrukcji budżetu, to bardzo proszę o sprecyzowanie, że tak powiem, o jaki odcinek drogi chodzi i o przeniesienie tego na papier i złożenie do burmistrza. Pochylimy się na pewno nad tym przy konstrukcji budżetu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, proszę państwa, przechodzimy do punktu następnego. Zgłoszenie interpelacji radnych. Wpłynęła tu jedna interpelacja. Czy pan Robert sam ją przedstawi, czy mam ją przeczytać? Mam przeczytać, tak? Interpelacja na podstawie paragrafu 25 regulaminu Rady Miejskiej w Bukownie. Pisze pan Robert Nielaba do przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza miasta Bukowy. W związku z pojawiającym się od dłuższego czasu na terenie miasta problemem nieprzyjemnych zapachów i w nawiązaniu do podejmowanych przez burmistrza miasta działań i wystąpień do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie wnioskuję o przygotowanie projektu programu w zakresie stałego monitoringu powietrza atmosferycznego w Bukownie opartego o porozumienie i ścisłą, systematyczną współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie. Problem jakości powietrza na terenie naszego miasta ze względu na bliskie sąsiedztwo dużej strefy przemysłowej jest od wielu lat wskazywany jako problem istotny.
Potwierdzają to liczne opracowania dotyczące problematyki ochrony środowiska, w tym m.in. aktualizacja programu ochrony środowiska dla miasta Bukowno na lata 2009-2012, perspektywą na lata 2013-2016. Z większości opracowań wynika, że na terenie naszej gminy występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzopirenu oraz okresowo dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Nie bez znaczenia są też wskaźniki dotyczące związków metali ciężkich. Na znaczne przekroczenie w dopuszczalnych stężeń związków substancji niebezpiecznych dla zdrowia w strefie szanowsko-olkuskiej wskazuje również stały monitoring prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. W związku z powyższym proszę o rozważenie powyższych kwestii i przedstawienie ewentualnych kosztów realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu systematycznego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Bukowno. Taka interpelacja wpłynęła. Nie ma więcej. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach. Na poprzedniej sesji został złożony wniosek złożony przez pana Roberta Nielabę. Wniosek wnioskuje o wystąpienie i przeanalizowanie decyzji środowiskowych wraz z raportami o oddziaływaniu środowiska, w których pojawiają się informacje o możliwości powstania uciążliwości odorowych na terenie miasta Bukowno i przedstawienie wyników analizy Radzie Miejskiej. I mamy tutaj odpowiedź. Szanowny pan Zbigniew Urbański, przewodniczący Rady Miejskiej. W związku z wnioskiem radnych przyjętym na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2013 roku dotyczącym wystąpienia i przeanalizowania decyzji środowiskowych wraz z raportami o oddziaływaniu na środowisku, w których pojawiają się informacje o możliwości powstawania uciążliwości wodorowych na terenie miasta Bukowno, przedstawienia wyników analizy Radzie Miejskiej, dwa, przedstawienia kopii decyzji środowiskowych wraz z raportem dotyczącym wysypiska. Informuję. W prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Bukownie postępowaniach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przedkładanych w związku z nim raportach o oddziaływaniu na środowisko nie pojawiły się informacje o możliwości powstania uciążliwości odorowej. 2. W dniu 3 września 2013 roku wystąpiono pismem do Urzędu Gminy w Bolesławiu, kopia w załączeniu, o przesłanie wymienionych we wniosku radnych dokumentów. W dniu 18 września odebrano z Urzędu Gminy w Bolesławiu kopię dokumentów. To jest jeden. Decyzja ochrony środowiska z dnia 8 czerwca 2019 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą podniesienie rzędnych składowiska odpadów na składowisku w Wujkowie Starym. 2. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia podniesienie rzędnych składowania odpadów na składowisku w Wujkowie Starym z lutego 2010 roku. I 3. Uściślenie raportu oddziaływania na środowisku przedsięwzięcia podniesienie rzędnych składowania odpadów na składowisku w Wujkowie Starym z maja 2010 roku. Dokumenty te dostępne są w referacie ochrony środowiska i rolnictwa. Z uzyskanych dokumentów wynika, że składowisko odpadów w Wujkowie Starym jest źródłem emisji niezorganizowanej w postaci emisji odorów ze składowiska. Taka jest odpowiedź. To jest właśnie pismo do załączenia do Urzędu Gminy w Bolesławiu o przekazanie tych dokumentów. Więcej wniosków nie było. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. Ja tylko chciałem Państwu powiedzieć, że jeżeli pan radny Nielaba zostawi ten raport, to proszę Biuro Rady o skierowanie i dostarczenie wszystkim radnym, żeby się mogli z tym zapoznać. Proszę bardzo, pan sekretarz. Proszę. Szanowni Państwo, ten dokument, który przed chwilą przedstawił pan radny Nielaba, to jest tak naprawdę projekt protokołu, ponieważ tak jak Państwu powiedziałem, ja dzisiaj brałem udział w przesłuchaniu na komisariacie w związku ze złożonym przeze mnie doniesieniem o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia mieszkańców gminy Bolesław i Bukowno na działanie szkodliwych substancji. I z tego co wiem, tak jak Państwu mówiłem, informacje, które mam ja, są takie, że przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej wnieśli zastrzeżenia do tego projektu protokołu, który w tej chwili pan radny przedstawił, więc to nie jest ostateczna wersja protokołu. Nie wiem, czy jest sens w tej chwili kolportować
dokument, który nie ma jeszcze ostatecznej wersji. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Na pewno, jeżeli to nie jest ostateczny dokument i nie jest on na ten, to nie ma sensu, żeby radni dostali coś, co będzie poprawione. Proszę bardzo, pan Rok. To znaczy tak, ja muszę tutaj wyjaśnić kilka kwestii, bo z mojej strony nieco inaczej to wygląda. To znaczy, jeżeli chodzi o protokół, to jest to protokół, oczywiście to jest wersja niepodpisana, bo to jest wersja mailowa, natomiast wersja podpisana nie różni się od tego. Rzeczywiście dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej może wnieść zastrzeżenia, ale ten protokół już będzie protokołem i już będzie funkcjonował w obrocie. Ewentualne zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Wojewódzki Inspektorat pozytywnie lub nie, natomiast ten protokół już jest. Także to już od Państwa zależy, czy chcecie się zapoznać z tym protokołem, czy nie. Natomiast druga sprawa, jeżeli chodzi o, bo muszę ad vocem tutaj do burmistrza, bo wyglądało na to, że reprezentowałem tutaj gminę Bukowno, nie za bardzo mając wiedzę na temat meritum sprawy. Panie burmistrzu, sytuacja z tym wystąpieniem wyglądała tak, że akurat z telewizji dzwoniono do mnie. Ja nie chciałem tam jechać, ponieważ stwierdziłem, że bardziej kompetentny ode mnie byłby burmistrz w tej sprawie. Natomiast w telewizji redaktor prowadzący, przygotowujący ten program powiedział, że nie będzie nikogo z Bukowna, ponieważ burmistrz jest na wczasach i bardzo mi proszono o przyjazd, więc to nie było tak, że ja wnioskowałem tam o wystąpienie w tym programie. To raz. Czułem się po prostu w obowiązku, że jeżeli już jest taka sytuacja, dzwoniono do mnie w ostatni dzień, być może z tego względu, że akurat znają mój numer telefonu, czułem się w obowiązku, żeby ktoś z gminy Bukowno był. Jeżeli chodzi o zapoznanie się z materiałami WIOŚ-u, to wcześniej zapoznałem się z wszystkimi, prawie z wszystkimi, albo z większością pism, z którymi tutaj występował burmistrz. W WIOŚ-u nie tylko są pisma burmistrza, ale i mieszkańców i maile też w tej sprawie i jest tych spraw mnóstwo, jeżeli chodzi o tą sprawę odorową. Także wydaje mi się, że na temat działań podejmowanych przez burmistrza miałem dość dobry pogląd. Ale przy okazji jeszcze zapoznałem się z materiałami z różnych badań, zarówno tych tutaj funkcjonujących w urzędzie, bo to są i aktualizacje do programu, i programy ochrony środowiska, i badania, które tutaj były wykonywane przez lata. I co się okazuje? Dlaczego ja powiedziałem w tym programie, że nie jest diabeł być może tylko jeden? Bo odór jest odorem i odór przejdzie. I ja mam wrażenie, że to jest zakład komunalny. Tam pracuje dyrektor zatrudniony przez, jest to spółka samorządowa. I dyrektor doprowadzi chyba, nawet jeżeli tam były jakieś nieprawidłowości, doprowadzi do stanu zgodnego z prawem, bo on nie będzie ryzykował w imię zysku na przykład, w imię zysku ekonomicznego. Bardziej obawiam się natomiast, co stanie się później. Stąd też moja interpelacja, ponieważ na przykład w niektórych badaniach, które były w latach 2007-2008, jeszcze wcześniej, okazuje się, że na poprzecznej było kilkukrotne przekroczenie dopuszczalnego stężenia metali ciężkich. I wydaje mi się, że to jest problem w Bukownie, szczególnie, że rozbudowuje się strefa. Ja tu nie chciałem być medialny, tylko mam wrażenie, że troszkę za tą kwestią odoru ukryją się inne problemy, problemy jakości powietrza w tym mieście. I być może nieco ukryją się i skorzystają z tej sytuacji podmioty, które będą gdzieś emitować coś szkodliwego do powietrza. Dlatego trzeba by się pochylić nad sprawą. Ja rozmawiałem w WIOŚ-u, czy można by tutaj stworzyć stałą stację, bo stała stacja jest na przykład w Olkuszu, ale ona głównie bada pył zawieszony, chyba dwutlenek siarki i dwutlenek azotu. Natomiast po rozmowie z WIOŚ-em ja doszedłem do takiego wniosku, że warto by było pokusić się albo o wypożyczenie takiego urządzenia, jest to, nazywa się to aspirator, albo nawet kupienie przez te oba samorządy, przez Bolesław i Bukowno takiego urządzenia, po to, żeby
żeby można było zbadać powietrze w każdym możliwym czasie. I żeby była tutaj osoba taka, która by była, nie wiem, na zlecenie, może to by był wolontariusz, przeszkolona w zakresie obsługi takiego urządzenia, żebyśmy mogli zareagować natychmiast. Bo WIOŚ jest daleko. Tam rzeczywiście, tak jak dyrektor mówił, oni pracują do 15. W związku z tym, że burmistrz reagował, pracowali i mieli dyżur dłuższy i bardzo dobrze, że burmistrz reagował. Natomiast tak nie będzie zawsze i przestanie nam śmierdzieć, natomiast tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, co w tym powietrzu mamy i czym oddychamy, bo nieprzyjemne zapachy, oprócz tego odoru, pojawiają się też co jakiś czas na terenie naszego miasta i myślę, że to nie tylko wysypisko, tak mi się wydaje. W 90% zapach to wysypisko, ale nie tylko wysypisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę. To jak już jesteśmy w segmencie ad vocem wyjaśniania sobie pewnych rzeczy, to ja powiem tylko tyle, że rzeczywiście my tutaj na etapie rozpoznawania tej sytuacji nie chcieliśmy jak gdyby łączyć dwóch spraw. Sprawy owych odorów, które naprawdę powodowały obniżenie komfortu życia mieszkańców w zasadzie do granicy już niemożności funkcjonowania w tym środowisku. To jak była jedna kwestia i myślę, że nam się to znakomicie udało, a ja raczej komentując wypowiedź pana radnego w telewizji, powiem szczerze, że żałowałem bardzo, że pan radny nie był na tym spotkaniu z WIOŚ-em, bo tam jak gdyby została postawiona kropka nad i, kiedy WIOŚ wyraźnie oświadczył, prawda, że śmierdzi i źródłem odorów jest wysypisko. Natomiast kwestia działalności przemysłowej i tym, co jest związane, jest kwestią jak gdyby osobną i moim zdaniem tych dwóch spraw nie należy łączyć, bo tylko rozmywamy, że tak powiem, problem odorów. Natomiast ona jest na pewno ważna i pewnie ta interpelacja pana radnego wnikliwie zostanie rozpatrzona. Ale chciałem wrócić jeszcze do wcześniejszej wypowiedzi pana radnego, ponieważ pan stwierdził, że w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta za pierwsze półrocze 2013 roku nie były wykazane wolne środki. One były wykazane. Pan radny po prostu źle zinterpretował tabelkę i wziął inną pozycję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze w punkcie wolne wnioski, informacje, oświadczenia chce zabrać głos? Proszę pan Lopez. Ja mam wniosek, ażeby na ulicy Sławkowskiej od numeru 1 do 164 zorganizować z mieszkańcami zebranie, spotkanie z wodociągami na temat kanalizacji, ponieważ jest bardzo dużo problemów. Ludzie zwracają się do mnie, no to na to za wodociągi odpowiada. Prosiłbym o zorganizowanie takiego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani Zawadza. Ja też chciałabym złożyć wniosek o zwrócenie się do aktualnego właściciela nieruchomości budynku dawnej poczty, o uporządkowanie terenu wokół tej nieruchomości oraz zamalowanie napisów, które właśnie niedawno się pojawiły, w tym takich wulgarnych napisów, z uwagi na to, że budynek znajduje się w centrum naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze? Proszę pan Robert. Ja jeszcze chciałem złożyć wniosek, bo w związku z tymi rozmowami proszono mnie też w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, żeby ze strony tutaj Bukowna poprzeć tą sprawę. Mianowicie chodzi o wystąpienie do Marszałka Województwa Małopolskiego o przeanalizowanie zintegrowanego pozwolenia dla wysypiska i instrukcji w kierunku takim, żeby doprowadzić te dokumenty do takiego stanu, który będzie ograniczał negatywny wpływ oddziaływania składowiska na środowisko. To jest prośba, którą przekazuję z WIOŚ-u. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa, pan burmistrz, proszę. Muszę powiedzieć, że proszę państwa, no WIOŚ ma jakąś dziwną cechę, że tak powiem, oddalania problemu, rozwiązywania problemów od własnej instytucji, a że tak powiem, przekazywania i na niższy szczebel, że tak powiem, zdecydowanie. WIOŚ również może
do pana marszałka. Ja powiem szczerze, że ja myślałem, że nawet powinien, ja myślałem, że w tym protokole znajdą się takie wnioski. Ja go jeszcze nie przeczytałem, ale myślałem, że tym się to skończy między innymi, że taki wniosek będzie. Oczywiście my to działanie podejmiemy, bo my wiemy, że tak jak powiedziałem na tym spotkaniu, że żadna decyzja i pozwolenie na zintegrowane nie jest na wieki wieków amen, prawda? Jeżeli zmieniły się warunki brzegowe i oddziaływanie wysypiska jest zdecydowanie większe niż to było założone, a muszę państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o nie instrukcję wysypiska, tylko o prognozę oddziaływania robiła ta firma, która została tak bardzo skrytykowana przez pana inspektora Liszkę na wstępie swojego wystąpienia, więc jak gdyby no, mamy wątpliwości co do tego, czy tam rzeczywiście rzetelnie było to przeprowadzone. Na pewno w takim razie, jeżeli wiosk potrzebuje wsparcia gminy, to będziemy ich wspierać ze wszystkich sił. Dziękujemy panu burmistrzowi. Czy są jeszcze jakieś wnioski, oświadczenia? Pan Nielaba, proszę. Burmistrzu, bo ja bym nie chciał, żeby to, bo tak to trochę zabrzmiało, jakbym tutaj oskarżał o cokolwiek gminę. Nie, moje poświęcenie tam czasu wynikało z tego, że tak naprawdę mam małe dziecko, ten odór no, przeszkadza w nocy, a i powietrze w naszym rejonie nie jest najlepsze. Myślę, że wielu mieszkańcom leży to też na sercu i panu burmistrzowi też. Ja nie kwestionuję działań Bukowna w tym zakresie, bo chciałbym, żeby był dobrze zrozumiany. Natomiast uważam, że przy okazji tego odoru należy skorzystać z sytuacji, żeby też zająć się powietrzem atmosferycznym, bo zarówno w naszych dokumentach, jak i w dokumentach starostwa, województwa troszkę chyba za mało było poświęcone temu uwagi, czyli powietrzu atmosferycznemu w Bukownie. Ja wiem, że są często ważniejsze sprawy, bo są drogi, inwestycje i burmistrz boryka się z wieloma problemami i zdaje sobie z tego sprawę. I nie chcę być odebrany, że to jest jakieś oskarżanie się. To jest po prostu próba z mojej strony znalezienia złotego środka. Takiego środka, który będzie tutaj służył już na lata mieszkańcom, a nie będzie tak, że teraz jest akcja, medialnie jest dużo osób, którzy się to włączają. Część już się wyłączyła ze sprawy, jak wiemy, no bo jedno stowarzyszenie, no nie wiadomo dlaczego się wyłączyło, ale to dzisiaj trudno nam to komentować, natomiast szkoda. Natomiast jest okazja, żeby to wykorzystać dla Bukowna w kierunku tego, żeby firmy, które tutaj są, a będzie ich coraz więcej, bo powstaje strefa, która jest no, blisko ulicy Wodąca, czyli miejsca, gdzie ja zamieszkuję, ale ona będzie też oddziaływać na inny teren miasta. Jest teraz okazja, żeby po prostu coś zrobić na bazie tego, co się stało teraz w mieście, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, tak, jesteśmy kontrolowani. Miasto nas może w każdej chwili skontrolować i taki efekt psychologiczny, nie tylko psychologiczny, bo i rzeczywiste badania muszą iść za tym, będzie chyba bardzo dobrze skutkował na przyszłość. I o to mi tylko chodziło. Tutaj nie chodziło mi o to, żeby wykazywać, kto tutaj więcej robi, bo burmistrz zrobił wiele działań w tym zakresie i nie odbieram mu tego. Tylko chodzi mi o to, żeby ten efekt był stały, a nie jednorazowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś wnioski, oświadczenia, informacje? Jeżeli nie ma, proszę państwa, mamy zgłoszone 3 wnioski i przystępujemy do ich przegłosowania. Pierwszy wniosek był wniosek pana Lorka. Pan burmistrz, proszę. Prosił, czy można ten wniosek zmodyfikować w ten sposób, żeby było to zebranie z mieszkańcami ulicy Sławkowskiej, a nie od numeru do numeru, bo... Ja wiem. Podłączenia są do tego. Ja wiem, jaka intencja jest pana radnego, no ale to ja myślę, że nie będziemy, że tak powiem, zamykać się do numeru 200, tylko każdy, kto jest zainteresowany, to może przyjść i powiadomimy również całą ulicę oczywiście. To możemy zrobić. Dokładnie. No. Proszę państwa, pan Włodek zmienił wniosek, że zebranie całej ulicy Sławkowskiej.
we wniosku pana Włodka nie było, pana Lorka nie było, że... Proszę państwa, to proszę rozszerzyć wniosek, że spotkanie będzie zebranie w ulicy Wodącej, Zielonej i Sławkowskiej. No właśnie, dlatego wniosek jest rozszerzony o te pozostałe ulice. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za. 13. Proszę państwa, był drugi wniosek. Był wniosek pani Barbary Zamackiej. I czy wszyscy, trzeba powtórzyć wniosek? Czy wiemy, o co chodzi? Wiemy, o co chodzi. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, wszyscy za. I był jeszcze trzeci wniosek pana Nielaby Roberta. Czy wszyscy wiedzą, o co chodzi? Panie Robercie, bardzo prosimy o... Proszę włączyć mikrofon. Wystąpienie do Marszałka Województwa Małopolskiego celem przeanalizowania pozwolenia zintegrowanego instrukcji składowiska odpadów w Wujkowie Starym pod kątem nowych przepisów i pod kątem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko tego wysypiska. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nie ma. Proszę państwa, przechodzimy do punktu ostatniego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 39. sesji Rady Miejskiej w Bukowni. Dziękuję państwu bardzo.